Witam wszystkich w niedzielę zesłania Ducha Świętego w naszym 102 programie Oko na Niedzielę. Niemal dokładnie 45 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, w pierwszym dniu swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, święty Jan Paweł II wypowiedział te tak ważne i pamiętne słowa podczas swojej pierwszej mszy świętej, pierwszej homilii papieskiej w Warszawie na Placu Zwycięstwa. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Wtedy czuliśmy, że to są wyjątkowo ważne słowa. Słowa, które mają szczególną moc, które mogą przemienić Polskę. I rzeczywiście przemieniły. Ta msza święta była też nazywana bierzmowaniem dziejów, bo Polacy rzeczywiście nabrali ducha, stali się bardziej śmiali, odważni, jak apostołowie. Te słowa, ta wizyta papieska w decydujący sposób przyczyniły się do powstania za rok Wielkiego Związku Solidarności, w końcu do wyzwolenia Polski i Europy Wschodniej spod jarzma ówczesnego komunizmu. To były tak znaczące słowa. Słowa, które też niejako są dowodem siły modlitwy i siły Ducha Świętego. Ale te słowa były tylko wspaniałym zakończeniem wspaniałej homilii, w której papież przedstawiał swój program, ale też jakoś konfrontował się z ówcześnie rządzącymi, z komunistami. Mówił w obronie Kościoła Chrystusa w Polsce. I jakże dzisiaj te słowa są aktualne, kiedy znowu tylu ludzi mających władzę chce zniszczyć Kościół, chce zniszczyć wiarę w duszach Polaków, szczególnie w duszach ludzi młodych. I to jeszcze gorzej, przez głęboką deprawację. A wtedy też papież mówił tak. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia. Zaiste, jakże aktualne, jakże ważne słowa wtedy i dzisiaj. One były też szczególnie ważne dla mnie, bo to był rok mojej matury. Wtedy też były moje urodziny i te słowa bardzo mnie umacniały we wcześniejszej decyzji pójścia do seminarium duchownego, stania się księdzem. One na pewno też na wiele sposobów umocniły, oświeciły dziesiątki milionów Polaków i mają takie znaczenie do dzisiaj. Ale papież też nazajutrz w spotkaniu z młodzieżą akademicką, młodzieżą Warszawy, wyjaśniał, skąd wzięło się też to wezwanie do Ducha Świętego, jego związek z Duchem Świętym. I wspominał swoje dzieciństwo, kiedy umarła jego matka i starszy brat, zostali sami z ojcem. Wtedy został ministrantem, ale w wieku 11 lat, jak wspominam,
nie był zbyt pilny. Ojciec musiał go pilnować, żeby nie spóźniał się do kościoła na swoją służbę. Też jego zachowanie przy ołtarzu nie było najlepsze. I wtedy ojciec napomniał go, powiedział: nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego. To zresztą może być dla nas pocieszające, że można się rozwinąć. Przyszły papież święty no nie był od początku taki idealny, nie był też idealnym ministrantem, ale jednak się rozwinął, zmienił na lepsze. Właśnie szczególnie dzięki tej modlitwie do Ducha Świętego. Pod wpływem autorytetu ojca zaczął ją codziennie odmawiać i odmawiał aż do swojej śmierci. Tak o niej mówił. Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur czy nauczania, które odebrałem. Z jakim on przekonaniem do mnie mówił? Jeszcze dzisiaj słyszę jego głos, głos ojca. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym. Ta modlitwa prowadziła go całe życie. Dlatego też mówił do młodzieży akademickiej: tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego, tak dzisiaj ja, którego również nazywacie przecież ojcem, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest początkiem mądrości. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec, i pozostańcie jej wierni. Tak, ta modlitwa to wielki dar Ojca Świętego. Dar uzasadniony całym jego życiem. Bo święci najlepiej wiedzą, jak ważny, jak decydujący jest Duch Święty w naszym życiu. Pierwsza Maryja, napełniona Duchem Świętym, poczęła Jezusa i od razu poszła świadczyć miłość, pomagać swojej Elżbiecie, krewnej Elżbiecie, która też była w stanie błogosławionym. Ale też pod wpływem Ducha Świętego, przyjmując Jezusa, wiedziała, że przecież ryzykuje swoje życie w świetle ówczesnego prawa żydowskiego. Podobnie przestraszeni apostołowie pod wpływem Ducha Świętego byli w stanie zaryzykować swoje życie. Zaryzykować do końca, by głosić Chrystusa. I tak jest z każdym i z każdą z nas. Można powiedzieć, że bez Ducha Świętego jesteśmy jak żaglowce bez wiatru. Nasze żagle są zwinięte albo bezwładnie martwo zwisają. Taki żaglowiec może najwyżej czepiać się kotwicy, a kiedy ją podniesie, będzie bezwładnie, bezwolnie rzucany prądami morskimi czy falami. Łatwo może się rozbić. I podobnie jest z nami. Bez Ducha Bożego łatwo wpadamy w depresję, zniechęcamy się, nie mamy energii do życia. Na pewno wiele naszych smutków, wiele naszych niepowodzeń, wiele naszych katastrof pochodzi po prostu z tego, że nie mamy Ducha Bożego, albo mamy go za mało, o wiele za mało. I wtedy jesteśmy jak żaglowiec bez wiatru. Także dlatego warto zapisać sobie tę modlitwę do Ducha Świętego, którą Jan Paweł II odmawiał całe życie. Prowadziła go całe życie na szczyty człowieczeństwa, szczyty chrześcijaństwa i szczyty świętości. Pomogła mu tak wiele dobra uczynić dla Kościoła, dla Polski, dla całego świata. A brzmi ona prosto. Właśnie tak
jak dla chłopca, który miał 11 lat, ale wyraża istotę rzeczy. Jest tak skuteczna. Brzmi następująco. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Na wieki wieków. Amen.